Witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Inwestycji. Informuję, że obrady Komisji Rady Gminy Strawczynie są uchwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz uwzględniane na stronie gminy. Proponowany porządek posiedzenia. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesji Rady Gminy. Punkt 1. Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok. Podpunkt 2. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2020-2029. Podpunkt 3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu świętokrzyskiego. Podpunkt 4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Podpunkt 5. W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Strawczyn instrumentem płatniczym. Podpunkt 6. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Podpunkt 7. W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Podpunkt 8. W sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Podpunkt 9. W sprawie przystąpienia gminy Strawczyn do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Podpunkt 10. W sprawie utworzenia na terenie gminy Strawczyn ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora Senior Plus. Podpunkt 11. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strawczyn w roku szkolnym 2019-2020. Podpunkt 12. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strawczyn. Podpunkt 13. W sprawie rozpatrzenia petycji. Podpunkt 14. W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Strawczyn na 2020 rok. Podpunkt 15. W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Strawczyn na 2020 rok. I punkt 2. Sprawy różne. Kto jest zaproponowany w porządku posiedzenia? Wszyscy. Także rozpoczynamy od podpunktu 11. W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strawczyn w roku szkolnym 2019-2020. Proszę pani. Proszę państwa, tutaj zmianą ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Ta zmiana została wprowadzona 16 października 2019 roku, dlatego proszę państwa teraz wprowadzamy tą uchwałę z uwagi na to, że musiałam zebrać średniej ceny paliw z naszych stacji paliw. Po tym, jak wpłynęły te pisma do mnie odnoszące się do średniej ceny paliw od września do końca grudnia 2019 roku, średnia cena paliw przedstawia się tak, proszę państwa, jak tutaj w naszej uchwale Rady Gminy. A uchwałę musimy podjąć w związku ze zmianą, jaką będziemy dokonywać z rodzicami tutaj zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Wcześniej były inne przepisy o tym stanowiły, a teraz przepisy stanowią inaczej. Dokładnie nawet w ustawie jest pokazany wzór, w jaki sposób należy to obliczać. I to jest zobowiązanie ustawowe, żebyśmy podjęli taką uchwałę. Rozumiem, że tak paliwa jest przetarg ogłaszany, wygrywa stacja. Nie. To nie chodzi o to. To chodzi o to, żebyśmy, jeżeli będziemy z rodzicami zawierali umowę zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, będziemy brać pod uwagę średnie spalanie paliwa w danej kategorii. Więc tutaj to i tą cenę paliwa za dany rok. I to jest, proszę państwa, bez znaczenia, że na dzień podpisania umowy to paliwo może kosztować 10 zł. A ustawa nam mówi o tym, że musimy po prostu podjąć uchwałę Rady Gminy, która będzie nas zobowiązywała, jaką kwotę musimy zawrzeć w tej umowie. To będzie taka stawka, jak tu jest podana. Dokładnie taka stawka. To jest dla samochodów prywatnych.
prywatnych używanych do celów służbowych. To już jest, tam jest rozporządzenie, tu jest ustawa, więc to jest ważniejsze od tamtego zapisu. Tamto rozporządzenie nas nie dotyczy. To jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Przechodzimy do opiniowania. To jest za pozytywnie do opiniowania tej uchwały. Wszyscy się wstrzymał, nie jest przeciw. Teraz punkt 12 w sprawie planu dofinansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2025 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez ministra. Proszę. Proszę Państwa, od ubiegłego roku, jak Państwo może pamiętać, musimy podejmować takie uchwały. W ubiegłym roku mieliśmy na 2019, w tym roku mamy na 2020. Proszę Państwa, to uchwała została przygotowana na podstawie tutaj wniosków i na podstawie tutaj jak gdyby rozmów z dyrektorami, ustaleniami, oczywiście po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez związki zawodowe. Czy macie Państwo jakieś pytania w stosunku do tej uchwały? Nie będę Państwu mówić, że 40% na to, czy 60% na to, bo to nie wiem, czy dla Państwa ma znaczenie. Natomiast no, tutaj tak jak mówię, to jest konsultowane z dyrektorami i zaopiniowane przez związki zawodowe. Natomiast no, my już jako tutaj strona druga nie mamy za bardzo w tej kwestii nic do powiedzenia. To kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Wszyscy się wstrzymali, nie jest przeciw. Rozumiem, że teraz punkt 9-10. Punkt 1. Projekt przystąpienia administracji do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020. Realizowanego ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Proszę. Nie nam złożyła wniosek właśnie z programu Asystenta Osób Niepełnosprawnych. Zostały to dofinansowanie i jest potrzeba, żeby uchwałą Rady Gminy przystąpić do tego programu. Środki, wniosek złożony w 100% został przyznane środki, są w całości z budżetu państwa. Określałyśmy tam trzy osoby zgodnie z informacją, którą żeśmy od środowiska otrzymali, więc także ułożyły zapotrzebowanie na ten program. Co taki program obejmuje, może Pani coś wyjaśnić? To znaczy mogą skorzystać osoby ze znacznym nieumiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoba, która świadczyłaby pomoc w roli tego asystenta musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Ten asystent towarzyszy osobie, czyli z osobą ma możliwość osoba korzystania w towarzystwie asystenta z instytucji kultury, z ośrodka ewentualnie służby zdrowia, wyjazd, robienie zakupów, tylko w obecności tej osoby wymagającej pomocy. Nie tak, że nie może to zastąpić roli opiekunów. Tylko to jest asystowanie osobie. Asystowanie bezpośrednia. Tak, bo z tą osobą. To nie jest ktoś, kto idzie sprząta i tak. Tak, to nie jest opiekun. To jest ktoś, kto. Program określa mniej więcej niż 30 godzin miesięcznie. Stawka też jest określona w programie 30 zł. I ta sama osoba sobie wybiera. Wybiera sobie, tak. Że osoba wskazuje nam. Tak, ale ta osoba tylko tak, więc my sprawdzimy, czy posiada odpowiednie kwalifikacje. I wtedy zawieramy ewentualnie umowę z tą osobą na świadczenie tej formy. Czy są jakieś pytania do tej uchwały jeszcze? Przechodzimy do zaopiniowania, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały. Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw.
Podpunkt 10. W sprawie utworzenia na terenie gminy Strawczyń ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior, Klub Seniora Senior Plus. No tak, ośrodek seniora działa, ale jest potrzeba, żeby uchwała Rady Gminy włączyć go w struktury ośrodka pomocy społecznej. Do tej pory w regulaminie miał zapis, że ten ośrodek, ten klub seniora jest ośrodkiem wsparcia, który jest w naszej strukturze, natomiast no, jest potrzeba, żeby to było przyjęte uchwała Rady Gminy. Taki dokument jest wymagany. Czy to jest dalej? Mówimy o tym samym? Tak, tak. Stoi to nie, nie, nie. Tylko mówimy o tym samym. Uchwała Rady Gminy, bo wcielamy strukturę ośrodka GOPS. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 6 listopada
roku poprzedzający to okres obowiązywania programu. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozarządowymi gminnymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy zawiera w szczególności cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, iż została ona wydana z istotnym naruszeniem artykułu 3 ust. 3 punkt 8, ponieważ nie określa wysokości środków planowanych na realizację programu. Ponadto w ocenie organu nadzoru uchwała została wydana z naruszeniem artykułu 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Poprzez przyjęcie, iż wchodzi ona w życie z dnia 1 stycznia 2020 roku bez publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Uwzględniając ostatnie kierunki orzecznictwa sądowego, przedmiotowa uchwała podjęta na podstawie artykułu 5a ustawy jest aktem prawa miejscowego. Uchwalony program zawiera normy o charakterze generalnym, nie odnoszące się do indywidualnie oznaczonego podmiotu, lecz do pewnej kategorii potencjalnych adresatów i abstrakcyjnym. Normy nie są konsumowane przez jednokrotne zastosowanie, lecz mogą być wykorzystane w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości. Taki charakter norm zawiera regulacja określająca wysokość środków planowanych na realizację programu, czy tryb powoływania i regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach. Ponadto przedmiotowa uchwała wydana została przez ustawowo wskazany organ administracji. Stanowisko przedstawione powyżej zostało zaprezentowane m.in. w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2013 roku. Należy stwierdzić, że skoro uchwała podjęta na podstawie artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi akt prawa miejscowego, to jej ogłoszenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym staje się obowiązkowe. Tu należy artykuł 2 ust. 1 i artykuł 13 punkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. O ile więc przepisy prawa przewidują obowiązek publikacji aktów prawnych określonej kategorii, niewykonanie takiego obowiązku równoznaczne jest z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w niniejszej sprawie jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia. Dlatego z tą uwagą nie zaskoczyło. Sytuacja wygląda w ten sposób, że przed uchwalaniem konsultacjami programu wojewoda nam przysłała pismo, w którym tak jednoznacznie określiła sposób wchodzenia w życie tych planów. No i co? Konsultacja z sercem prawnym. No stwierdziliśmy, że ta uchwała powinna wchodzić w życie z dniem podjęcia. Przekazaliśmy uchwałę do wojewody. Wojewoda no, w rozstrzygnięciu napisała, że no jednak nie wiem, trzeba publikować w dzienniku urzędowym. Stąd po raz kolejny ten projekt Państwu przekładam do uchwalenia. Zaraz już nie zmieniło. Zmienił się ten sąd w uchwaleniu, ale tak tutaj wojewoda w tej chwili to widzi, więc tak ma być. Bardzo zgodnie.
skarg gminy sprawczym o żądanie i decyzję w 19 roku z planowania zagospodarowania przestrzennego. Ona jest składana 12 corocznie i mówi o tym, czy wójt gminy sprawczym wydawał decyzję w zakresie opłat planistycznych. Z uwagi na to, że plany zagospodarowania przestrzennego były uchwalane minimum 5 lat temu, to po prostu ta informacja jest jakby zerowa, tak? Nie było wydawane decyzje, ponieważ już nie mamy możliwości wszczynania postępowań w tym zakresie. To wszystko może się wiemy do zaopiniowania uchwały. Możemy albo taką zgodę dostać, albo nie dostać, więc
tutaj od ministra zależy wszystko tak naprawdę. Jeżeli taką zgodę otrzymamy, uzyskamy wówczas, przyjmujemy uchwałę już o połączeniu tych dwóch instytucji. Jeśli nie, no to zostaje wszystko w takim układzie, jak mamy dotychczas. Czy są jakieś pytania? W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok na
i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 782 466 zł. W projekcie tejże uchwały są dokonane zmiany poszczególnych załączników dotyczące zadań inwestycyjnych, dalszych, wieloletnich bądź dotyczących udzielanych dotacji. Jak również zostały zmienione zapisy dotyczące planowanego rozwoju cyklu na rok 2020. W związku z tym, że jak Państwo widzą, w paragrafie pierwszym mamy mniejsze zwiększenie planowanych dochodów niż wydatków. Ta różnica została właśnie wpisana po części kredyta, bo jest zwiększone planowane do zaciągnięcia kredyt na rok 2020 o kwotę 230 tysięcy złotych i zwiększone zostały jeszcze wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 74 tysiące złotych i wtedy mamy dopiero bilansowanie budżetu. A z tego wynikają te zmiany i te zwiększone wyższe wydatki niż dochody, które te Państwo mają przedstawione. I mamy załącznik numer 1, gdzie mamy planowane zmiany dotyczące dochodów na rok 2020. Przedstawiają się one następująco. W dziale 010 mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 269 400 zł. Są to środki, które zostały zapisane jako dotacja celowa, zapisane ze środków unijnych, dokładnie z PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na zadanie, które weszło do dofinansowania. Dotyczy to budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiedź, ulica Wiosenna. Tam zostały złożone trzy wnioski w ramach tego PROW-u. Niedźwiedź, Prownik i muszę w WPF zajrzeć. I mieliśmy te trzy zadania wpisane w WPF-ie na rok. Jeszcze tak nie, to już jest coś metodem, to nie ma problemu. To na pewno sprawy były Starczynek. Niedźwiedź, Wiosenna, Prowniku i Starczynek. Trzy wnioski z prawu. I mieliśmy je wpisane no, do realizacji i wydatkowania w roku 2021. Ale mamy informację już telefoniczną, że jeżeli chodzi o ten wniosek z Niedźwiedzia, jest on najwyżej oceniony i prawdopodobnie w pierwszym kwartale będą podpisywane już umowy na dofinansowanie. Więc w związku z tym musieliśmy przesunąć realizację tego zadania, czyli tego Niedźwiedzia tylko na tą chwilę, z roku 2021 i wpisać go do budżetu na rok 2020. I z tego też powodu pojawiły się tutaj dochody założone te, które otrzymamy oczywiście z progu. Te 63% do kosztów netto, to jest takie dofinansowanie. Natomiast w kolejnym dział 600 transport i łączność mamy zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 63 135 zł. Zmniejszamy dotacje otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych. To zmniejszenie dotyczy przebudowy drogi ulica Widok. W budżecie na rok 2020 mieliśmy założone środki na to zadanie w wysokości kosztorysowej. Po przetargu, który był tam w końcówce grudnia, to zadanie poszło dużo mniej, bo 77 czy 8 tysięcy jest to zadanie. No i dlatego musimy zmniejszyć i dochody, i po drugiej stronie również wydatki będziemy zmniejszać. Dział 756, natomiast zwiększamy wpływy z podatku od nieruchomości. Kwota 51 680 zł. To są takie środki, które muszą być przelane. Te zwiększone dochody z tego podatku od nieruchomości wynikają z tego, że gmina musi sama sobie zapłacić podatek od nieruchomości od gruntów. No takie są przepisy, deklaracja musi być złożona, więc dochody wypłyną, a po drugiej stronie muszą być wydatki z tytułu opłat. No tak mamy na przykład od autobusów podatek. Jest uchwała w sprawie stawki i autobusy gmina ma. No więc podatek trzeba zapłacić, więc jest i dochód, i wydatek. I tak samo jest też, no, do tej pory tego nie było, ale te grunty, które są w samoistym posiadaniu, należy je, gmina Kuzema, należy je opodatkować i zapłacić za nich podatek. No więc tutaj się jakby w budżecie nic nie zmienia, bo i
ile będzie wykazania deklaracji, które płacimy, po drugiej stronie musi mieć taki dodatek i ten dodatek taki sam jak płaci właśnie zaplanowany po drugiej stronie. Dział natomiast 358, różne rozliczenia, kwota 220 917 zł. Z czego pierwsza kwota, którą Państwo mają, to jest kwota 149 935 zł. I są tutaj zaplanowane, wpisane wpływy z tytułu kary. Zostały naliczone kary związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę hali. Wykonawca spóźnił się, już taka kwota. Tak, niestety, bo to termin prawie półtora roku. 500 coś dni opóźnienia. Wykonawca miał wykonać to zadanie do lipca 2018 roku. A protokół i dokumentacja w końcu grudnia dopiero wpłynęła. 2019 roku. Termin wykonania 2018, lipiec. A to miał, jeszcze raz może Pani powtórzyć? Dokumentację. Czy to jest ta wizualizacja, czy to jest, czy o czym mówię, czy to jest jedno i drugie? Bo ja już nie pamiętam, wiem, że była dokonana jakaś wizualizacja chyba, tak? Ale to, to już dawno, to już dawno, studium i za małe kwoty kiedyś, już nie pamiętam, ale to było studium, no studium zazwyczaj jakieś tam, nie wiem, 10, 15, nie pamiętam, nie chcę mówić. Ale to tak, 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 to była umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sprzętowej na Centrum Starczynku. Te kary musimy naliczyć. A Pani pamięta może jaka tam była cała kwota za wykonanie tego projektu? Tak, bo mamy po drugiej stronie do wprowadzone dodatki, bo musimy to, no właśnie, 139 605 zł. I w tym momencie... Musi zrobić i teoretycznie nam wypłacić jeszcze. No, będziemy na takiej zasadzie to robić, że tą należność, którą mamy, potrącimy z faktury. Natomiast no, jeszcze będziemy dochodzić. Jeżeli pójdzie sprawa sądową, na pewno, no, na pewno nie będzie to w takiej wysokości, no chyba, że będzie ugoda zawarta. No bo faktycznie no, dokumentacja została zrobiona, oddana. Ale Pani Sali, jeszcze przepraszam, bo rozumiem, że tutaj ta kara, no to z pewnością w umowie tam też było zaznaczone i on przecież na pewno świadczy. No nie tak, że to jest gmina sobie sama tam ustaliła jakąś tam karę, tylko to wynikająco z umowy. Jest zapis w umowie, jest procentowo określone, jaki procent zwłoki za jeden dzień od wartości umowy. No, ze względu na to, że rzeczywiście, tak jak Państwo mówili, w 2018 ponad 500 dni, 537 dni spóźnienia. I to wynika z umowy, więc to świadomość jak najbardziej miał, że te kary muszą być naliczone. No kwestia tego, czy teraz będzie na tej drodze sądowej jakaś ugoda, żeby umiarkować te kary. No bo też tak jest rzeczywiście, no mimo, że nie zrobił, albo zrobił to źle, tylko w tym momencie dokumentację mamy, tylko że z dużym opóźnieniem. Więc no, trochę jest to też tak, jest tak, że w ogóle nic nie dostał. Ale mówię, to już jest, trzeba by to było ugodę na drogi sądowej zawierać. Nie? A przypomniałam w sprawie tej kary o projekt odwodnienia ulicy Strony, które zakończyło się, bo też tam podobnie było, że na sprawę sądową to chyba poszło. Też, to znaczy tak, mamy tam ugodę sądową zawartą, że gmina ma zapłacić za wykonanie tej dokumentacji 18 tysięcy. A zrobił tą dokumentację? Tylko bez pozwolenia na budowę bodajże. Na pewno jest ugoda na to, żeby zapłacić 18 tysięcy, nie pamiętam końcówki, ale 18 tysięcy szczęścia. I dokumentacja, no tak jak mówię, jest tylko, że no, trzeba było już pracownika dopytać, jak z pozwoleniem na budowę. Czy wraz z uzyskaniem pozwolenia, czy tylko sama dokumentacja, bo to różnie czasami jest, nie? Dokumentacja, a niekoniecznie tam w tej dokumentacji już mamy wszystkie pozwolenia. A też był spór i też była zawarta ugoda właśnie sądowa, że jednak tą kwotę należy zapłacić 18 tysięcy.
Czyli tak, zatrzymaliśmy się na tej kwocie 140 tysięcy. 70 tysięcy złotych wpływy z różnych dochodów. Tu mamy wpisane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od tej kanalizacji w Niedźwiedziu, wiosenna, którą będziemy robić. Tak jak mówię, że mamy możliwość odliczenia części podatku VAT od takiej inwestycji jak kanalizacja czy wodociągi, tylko że najpierw musimy mieć całą kwotę zabezpieczoną w wydatkach, a to jest jak gdyby ta kwota VAT-u, którą możemy później odliczyć, więc wpisujemy te 70 tysięcy. I przeniesienie między paragrafami w dziale 801 oświata i wychowanie, to jest tylko z klasyfikacji na klasyfikację te 10 tysięcy złotych. I łącznie mamy zwiększenie o 478 466 zł. Natomiast w załączniku numer 2 w dziale 010 będę się powtarzać, bo mamy wydatki zabezpieczone na wysokości łącznie 520 tysięcy złotych w rozbiciu na środki unijne i nasze własne, na wykonanie zadania pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Niedźwiedź, ulica Wiosenna z tych środków właśnie z tego wniosku, który jest napisany z PROW-u. Natomiast dział 600, transport i łączność, rozdział 613, kwota 32 511 zł. Dotacja dla województwa, świętokrzyski zarząd dróg, w ramach rewitalizacji zadania, które robimy, czyli ta poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748, czyli tutaj w tym Strawczynie, to co mieliśmy, że w 2019 roku, natomiast te środki zostały niewykorzystane. W roku 2020 świętokrzyski zarząd dróg w ramach tego zadania wykonał już, bo oni zawarli tą umowę w 2019 roku, wykonał dokumentację projektową na tą rewitalizację tej części tu Strawczyna. I to finansujemy właśnie w połowie, bo 32 tysiące w roku 2020 ma gmina Strawczyn i w roku 2020 ma po swojej stronie województwo. Mimo tej sygnalizacji świetlnej, tak? Tak, to mówimy tak, bo to, ta rewitalizacja tutaj to jest te miejsca postojowe przy szkole, sygnalizacja i jeszcze tam przy kamieniu Stefana Żeromskiego, tam też jakaś część ma być robiona. To wszystko jest w ramach tej rewitalizacji i to się to właśnie przy drodze wojewódzkiej numer 748. I to właśnie województwo nam tą robi dokumentację i to jest ta kwota, te 32 tysiące. Znaczy tak jak mówię, po połowie, po ujemniku. W roku 2020. Pozostała kwota w ramach tej rewitalizacji jest wpisana na rok 2021. Rozdział 614. Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie wydatków o kwotę 88 163 zł. Mamy zwiększenie dotacji dla starostwa powiatowego zgodnie z pismem, które do nas wpłynęło ze starostwa, aby zabezpieczyć udział gminy przy remoncie drogi powiatowej numer 02864 miejscowości Bugaj, ulica Słoneczna i Chemca, ulica nad rzeką, gmina Strawczyn. Na to zadanie powiat dostał środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i został przeprowadzony przetarg i pismem zwrócili się do gminy Strawczyn o udział, tak jak zawsze, ten udział gminy i powiatu, żeby do tego zadania dołożyć. A tutaj to na 80%, tak, 80% tego zadania, czyli generalnie 10 gmina Strawczyn, 10 powiat środków własnych. Co tam będzie na tej jednakże prowadzić tam pomysł, czy pani, czy tam... A raczej ja nie chciałabym się wypowiadać, bo może nie chcę radzić. Znaczy teraz? Tego zadania jest tylko państwa. A jeśli chodzi o chodnik, to dopiero warunki zabudowy zostały przygotowane do wydania do roku zabudowy i dopiero starsze działania może nie być. No to na tą chwilę to takie zadanie i to jest pismem, te środki,
rozdział 616 drogi publiczne gminne 7 minus 78 918 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na które były zabezpieczone na przebudowę drogi gminnej ulica Widok. Mówiłam, że przetarg poszedł za dużą większą kwotę, myśmy mieli wpisane środki takie, które były do wniosku, więc mamy zmniejszenie tych wydatków. Natomiast różnica jest ten zakup materiałów na i wyposażenia na drogi gminne, te 12 tysięcy jeszcze przerzucone i 606 wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych, kwota 3800 zł zabezpieczone na zakup agregatu takiego, żeby można było różne na przykład rzeczy przy drogach gminnych wykonywać. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, tutaj mamy zwiększenie wydatków 51 680 zł. To jest właśnie na zapłatę tych podatków, które od gruntów, które są w posiadaniu samoistnym gminy, czyli te dochody mamy i wydatki po drugiej stronie w tej samej wysokości. Rozdział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł. Przeznaczenie z kolei dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Również takie pismo wpłynęło do gminy z prośbą właśnie o wsparcie finansowe w 2020 roku z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielce. I te środki zostały również tutaj zabezpieczone zgodnie z tym pismem. Dział 801 oświata i wychowanie szkoły podstawowe, kwota 3063 zł. Zwiększenie wydatków związanych z koniecznością opłaty za przyłącze przy uzyskaniu pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Niedźwiedziu. I dział 926 kultura fizyczna. Zwiększenie wydatków o kwotę 139 605 zł. To jest ta kwota właśnie, na którą obiega faktura za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej w Stępczynku. I po jednej stronie właśnie tutaj mamy wydatki, a po stronie dochodów kary z tytułu właśnie opóźnienia za wykonanie tej dokumentacji. Łącznie, tak jak już Państwu mówiłam na samym początku, że mamy większe wydatki niż dochody, 782 466 zł. Głównie jest to związane z prowadzeniem tego nowego zadania dotyczącego kanalizacji w Niedźwiedziu i dotacji do starostwa powiatowego 88 tysięcy. To są nowe zadania, które trzeba było wprowadzić. I zmiany oczywiście poszczególne. Tutaj jesteśmy, może Pani poza przyłącze, to jest do 3063 zł w Niedźwiedziu, co to za przyłącze? Przyłącze energetyczne. Chcąc uzyskać pozwolenie na budowę, otrzymujemy warunki od zakładu energetycznego. Wiem, właśnie. I żeby do danej inwestycji. Tak. No i tutaj ten zakład nam wystawia, jest umowa wcześniej podpisana, trzeba umowę podpisać i wystawia nam fakturę. Dziękuję. Bo inaczej nie uzyskamy. Tak. Dziękuję bardzo. I zmiana w poszczególnych załączników, tak jak Państwo wiedzą, że to zadania inwestycyjne roczne, wieloletnie, dotacje, które się przewijają w ramach dotacji, czy do starostwa, czy też do województwa świętokrzyskiego. Załączniki związane z porozumieniami, to też również było zadanie. I przychody i rozchody oczywiście, bo tak jak wspominałam, zwiększony planowany do zaczynania się kredyt około 230 tysięcy złotych i wolne środki do 74 tysięcy złotych. Czy są jakieś pytania do przedstawiających?
między projektem uchwalenia budżetu miasta Szumna za 2020 rok. Skoro nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Także przechodzimy teraz do podpunktu drugiego, ale zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Stałszyn na lata 2020-2029. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029, jak Państwo wiedzą, wynikają ze zmian dokonanych w budżecie w roku 2020. W następnych latach jest też zmiana zadania inwestycyjnego, bo tak jak już wspominałam, ta kanalizacja w Niedźwiedzi, ona była wpisana do realizacji na rok 2021 i została przesunięta również w budżecie na rok 2020. I jeżeli chodzi o planowany kredyt, został zmieniony w roku 2020, to jest ta kwota wyższa. A co w związku z tym, jaka konieczność rozpisania tych poszczególnych rat na następne lata, więc w tym zakresie, jeżeli chodzi o planowane rozchody budżetu, również to zostało tych kwoty zmienione, bo jak wyższa kwota kredytu, to wiadomo, to musimy w następnych latach te kwoty tutaj uzupełnić. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o zmiany wieloletniej finansowej na najbliższą sesję. Czy są jakieś pytania do BF-u? Przechodzimy do opiniowania, to jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały zmian wieloletniej prognozy finansowej i starszym na lata 2020-2029. Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Podpunkt trzeci w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Proszę Państwa, projekt także uchwały związany ze zmianami w budżecie, bo mamy zabezpieczoną w tej chwili projekt, zabezpieczoną kwotę dodatku do dorosłego powiatowego na wysokość 8163 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Buga, ulica Słoneczna, granica ulica nad rzeką. No i to już z tematyką Państwo znają. W budżecie mamy zabezpieczone uchwały o pomocy z konsekwencją przyznania tych środków dla innej jednostki samorządu terytorialnego. Skoro nie ma, przechodzimy do opiniowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie jest przeciw. Punkt 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Tutaj też uchwały również związane ze zmianami, które są zaproponowane w budżecie na rok 2020, czyli to udzielenie pomocy w wysokości 32 517 zł związane z rewitalizacją. Tylko te środki zostaną przeznaczone na zapłaty za zrobienie dokumentacji projektowej. Ale w związku z tym, że to zadanie to jest jak gdyby całość, bo nie tylko sama dokumentacja, ale również budowa. W tejże uchwale również jest udzielenie pomocy finansowej z roku 2021 w kwocie 640 683 zł. To jest ta różnica, która wynika z wniosku, bo mieliśmy tam 670 bodajże 8. I to był również w WPF-ie, wcześniej też było wpisane i nadal jest to 640, natomiast jak to będzie wyglądało w przypadku przetargu, czy to zostanie tak pokraczne, czy będzie mniejsze, to po prostu będziemy widzieć. Na razie jesteśmy na etapie, Świętokrzyski Zarząd Dróg jest na etapie właśnie przyjmowania dokumentacji, opracowania dokumentacji na to zadanie. Są jakieś pytania?
przechodzimy do opiniowania. Dajemy udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Wszyscy, nikt się nie wstrzymał, nikt nie przeciw. Rozumiem, że podatki też. To jest dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu ministra czy instrumentem płatniczym. I projekt tejże uchwały, proszę Państwa, pojawił się w związku z tym, iż jest ogłoszony taki program Polska Bezgotówkowa, gdzie patronem nad tym programem objęło oczywiście Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz ze Związkiem Banków Polskich. I na czym ten program polega? Głównie polega na tym, że gminy i wszystkie jednostki publiczne w ramach tego programu mogą skorzystać z bezpłatnych terminali i wszystkich tych urządzeń, które właśnie dają możliwość płatności bezgotówkowej. I w związku z tym, że ten program będzie trwał do sierpnia 2021, więc do tego czasu gmina, jeżeli przystąpi do tego programu, może otrzymać terminal i nie będzie, że podnosiła żadnych kosztów związanych ani z prowizją i tak dalej. Więc jest taka inicjatywa, że rzeczywiście, skoro jest program i można z niego bezpłatnie skorzystać, więc może spróbujemy z tego skorzystać, żeby żeby w urzędzie rzeczywiście ten terminal był i zobaczymy, czy to będzie miało taki w miarę duży odbyt, czy mieszkańcy będą chcieli korzystać z tego terminalu, płacić na przykład podatek, jak ktoś przyjdzie, czy to jaka to będzie skala i tak dalej. Ale żeby to zrobić, zgodnie z ustawą ordynacją podatkową jest potrzebna właśnie uchwała od Rady Gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie właśnie tych płatności na tą i dlatego to właśnie projekt tejże uchwały związany z tym, że my będziemy chcieli gdyby dalej zobaczyć. Jak jest to bezkosztowe, bezprowizyjne. Nie, dlatego oczywiście, gdyby nie było tego programu, ta Polska bezgotówkowa, no to wtedy tak, oczywiście trzeba płacić za terminal, za prowizję, to trzeba by było się z tym liczyć. Ale no, tak jak mówię, możemy jak gdyby spróbować, na razie do sierpnia 2021, nie ponosząc żadnych kosztów. A później będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście jest to warte, ile tych osób przez ten czas na przykład będzie chętnie do tego płacenia. I zdecydujemy, jeżeli tak, no to wtedy... Nie będzie chętny dla sołtysów. Nie, to nie u sołtysa, tylko przyjdzie do urzędu, żeby zapłacić kartą. Nie, właśnie to albo dzisiaj to albo sołtysa, albo przejeżdżę to przyszedł. Także no tutaj też nie ma ich obserwacji. Także ktoś przychodzi na przykład wypisać, ile zależy na podatek i a ja to chciałbym kartę. Aż takiego nacisku nie ma, bo no mówię, no, większość to jest to przelew. No bo a tak, żeby przejść do urzędu, żeby zapłacić kartą. Ale mówię, no jest to bezpłatne, więc możemy spróbować. Nie zaszkodzi, nic nas to nie kosztuje, aż będziemy wiedzieć, jak to się zachowuje w przyszłości. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały o dopuszczeniu zapłaty podatku stanowiących dochody do budżetu ministra, czy instrumentu płatniczym? Wszyscy. Gdyby pan Michał nie było ciągnął, to było takie wcześniej, wpływają do urzędu wnioski w formie elektronicznej.
wnioski? Tak, jakiekolwiek zapytania, wnioski, różne wymiany dowodu albo coś takiego. Zapisować o to, ile wniosków zostało w 2019 roku przyjętych i na ile wniosków odpowiedziano. A to 30, 14 dni, na 30? Jak nie będzie zawiły charakter, no to 14. Cztery.
Kto jest przeciw? Dwa. Kto się wstrzymał? Ja. No to 7 osób. Nie podniósł go. Ja mi się wydawało, że za. A to nie widziałem, no to jest 5. Dobrze, to przygotujecie. Dobrze. To jest. To jest wniosek, co to jest właśnie? Jak to interpretujemy? Jak chcecie. Robicie jak chcecie. Chwala Panu wniosek? Wniosek, tak. O poprawę wniosek. Do punktu trzeciego. Dobrze. To jest tak. To jest przyjęcia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Stawczyni na 2020 rok. To każdy dostał, zapoznał się z planami pracy. I czy są jakieś uwagi do planu pracy Komisji, czy nie ma? To jak nie ma uwag, to przejdziemy do opiniowania. Za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy Stawczyni. Wszystkich się nie wstrzymał, nikt nie jest. I zostają sprawy różne. Czy ma ktoś w tych sprawach różnych? Są pisma. Pytał radny, może ktoś ma. Komunikat, coś tam. Chciałbym się Państwa zapytać, czy są Państwo zainteresowani szkoleniem radnych, ponieważ kilku radnych zgłaszało chęć poszerzania swojej wiedzy. Tak. Pozostali? Tak. Będą jakieś takie sensowne pytania. To było już zaplanowane raz, tylko nie doszło do skutku. To taka tematyka wydawała się bardzo... Tak. Ja myślę, że jakoś na wiosnę ruszą tutaj na szkolenie. A nie moglibyśmy wprowadzać tego jakiegoś do nas zaprosić, na przykład w sąsiednią gminę pracowników, ewentualnie powiedzieć im, że u nas jeszcze by dołączyli też. Musi być ich głowa. Nie możemy wprowadzać radnych z innej gminy, bo powiem, że on nie przyjdzie, to ma u siebie. Pytanie długo nie jest, ponieważ na 5 osób to też... No, ale zależy jakie to szkolenie, takie udziału, bo może... Akurat Ciebie będzie dotyczyć, a reszty nie. To musi być konkretne pokazanie, że będzie szkolenie pod takim względem i wtedy będziesz wiedział, czy możesz przyjść na coś, czy Cię to będzie interesować, czy nie. A jak to będzie szkolenie zrobimy dla Komisji Skargi i Petycji, no to wie. Czy będzie szkolenie inne, tam już nie będzie kogoś interesować. Zrobi 6 osób, z czego skorzystać. Dzień przed szkoleniem, już tak było, że ja nie jadę. A pieniądze trzeba zapłacić. Bo ja nie jestem tu pierwszy dzień w pracy. Moim zdaniem, no to jak będzie wiadomo jakieś szkolenie i u chętnych, kto się zapisze, to ponosi koszty, jak nie pojedzie i w ten sposób. Przecież każdy jest świadomy, jak się zapisuje, no to ma skorzystać. Nie, jest świadomy. To Pani Małgosiu, no to wtedy no po kosztach. Albo jedzie, albo nie, różnie zapraszam. No ale prowadzący 3000 weźmie. Słucham? Prowadzący weźmie 3000 za szkolenie. Na jedną przyjeździe to weźmie taniej niż jak chyba pojedziemy. Bo to są dziwne pomieszczenia, nie? Ale to też nie ma. Jeżeli będzie duża grupa, która będzie chciała skorzystać, to może bardziej opłacalne będzie zaproszenie tej osoby do urzędu. Ale jeżeli spośród 15 radnych będzie chciało pojechać 3-4, no to opłacalne będzie, żeby pojechali do Kielc. Będę miał jakąś wiedzę o szkolenie, to wyślę tam i bym prosił o przesłanie. Prześlę, ja bym może oferty. Na razie nie ma tam, ja wiem, do końca lutego przyglądałam się tym ofertom, to do końca lutego nie ma takich kłopotów tak, w samorządzie gminnym. W marcu, no, to w tym kalendarzu szkoleń tam nie ma jeszcze.
Chyba, że pan ma taką wiedzę. No, nieoficjalną. No, nieoficjalną. Zapewne. Wynika z uchwalonej UPB wyższe rozchody tytułu spłat na rady kredytu i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych planowane na lata 2028-2029 i wynoszą po 2 miliony 350 tysięcy przy planowanych do uzyskania dochodach odpowiednio 73 935 tysięcy złotych i 76 671 tysięcy złotych. Podczas gdy dochody wykonane ogółem w sprawozdaniu na dzień 31.12 wynosiły 50 milionów 904. Ładna kwota. 50 milionów 904 miliony 977 zł 28 groszy. W 2020 roku zaplanowano spłatę długu w kwocie 2 milionów 162 tysiące nowych środkami finansowymi pochodzącymi z kredytu. Spłata długu w 2021 roku nastąpi z przychodów pochodzących z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 milion 770 tysięcy złotych oraz z prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 418 tysięcy. Od 2022 roku spłata długu następować będzie z prognozowanych nadwyżek budżetowych. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że w latach 2020-2029 spełnione zostaną wymogi określone w artykule 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści artykułu 244 wyżej wymienionej ustawy. Mając powyższe na uwadze, należało postanowić o następstwie. Na podstawie artykułu 28 ustawy o regionalnym drogowym rachunkowym od niniejszej uchwały Rady Gminy Starczynie przysługuje prawo wniesienia odwołania do regionalnej drogowym rachunkowym w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego Ewa Midura. Chcemy rozstrzygnąć do dnia 30.04.2020, a nagrody i wyróżnienia wręczyć na zjeździe sołtysów 27 czerwca 2020 roku w Ochocku. Wręczenia wyróżnień dokonają najwyższe władze naszego województwa. Jesteśmy przekonani, że w naszych gminach są sołtysi, którzy są godni takiego tytułu, potrafią troszczyć bezinteresownie o dobro swoich mieszkańców. Proszę o przedstawienie godnego kandydata, który otrzymał tytuł sołtysa roku. O rozstrzygnięciu wytypowanie sołtysa roku będzie decydowała komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Kieleckiej, która przyjmuje zgłoszenia do dnia 31.03.2020. Kandydatury złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Proszę o podawanie kandydatom na sołtysa roku. Główna nagroda to 20 tysięcy złotych. Wnioski proszę wysyłać na adres Janówka Felix, prezes Stowarzyszenia Sołtysów. Ulica Zagórska. Dzień dobry. W imieniu Stanisława Brunga, redaktora Kutisza. W imieniu Stanisława Brunga, redaktora Naczelnego Radia, mam przyjemność poinformować, że przedstawiciel Państwa instytucji Daniel Gaz otrzymał nominację kapituły redakcyjne tytułu osobowości roku 2019 w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna. List potwierdzający przyznanie nominacji można zobaczyć lub pobrać pod adresem, bo tutaj jest www.nominacja.gaz. Bardzo proszę o przekazanie listu do adresata. Wszystkie informacje o prezydencie osobowej roku 2019 można znaleźć pod adresem, no jest mail, a ważne informacje na analizowanie zamieścimy pod adresem jest mail. Na jaką dnia. W razie pytań proszę o kontakt. Chętnie udzielę wszystkich informacji z położeniem Monika Stachura. Jest podany telefon. I tam jest właśnie ten... Pytań osobowość, nominacja. Szanowny Pan Daniel Gala, niniejszy gratuluję uzyskania nominacji kapituły redakcji Echadnia do tytułu osobowość roku 2019 w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna.
Kapituła doceniła wkład w życie naszego regionu, przyznając nominację w szczególności za bezinteresowną pasję społeczną, autorstwo wielu inicjatyw kulturalnych oraz patriotycznych, współpracę z młodzieżą i seniorami, empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Jestem przekonany, że czytelnicy naszej gazety chętnie oddadzą głos w plebiscycie. Serdecznie zapraszam do śledzenia publikacji oraz wyników głosowania na stronach naszego serwisu internetu pod adresem, no i tutaj jest mail WF od dnia. Prezentacje kandydatów do tytułu osoby roku 2019 będą się ukazywać także na łamach drukowanego wydania Echa Dnia oraz na naszym kanale i na Facebooku. W tym roku laureaci tytułu osoby roku z naszego województwa będą mieć także szansę na zdobycie ogólnopolskich wyróżnień. Awansują oni do wielkiego finału plebiscytu, w którym zostaną przyznane tytuł osobowy roku z Polski 2019. Pod koniec lutego odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone statuetki nagrodowe dla laureatów powiatu i województwa, a do gazety dołączymy prezentujący ich dodatek. Na początku kwietnia odbędzie się wielka ogólnopolska gala plebiscytu, na którą zostaną zaproszeni zwycięzcy, każdy kategorii ze wszystkich województw. Łączę wyrazy uznania i szacunku, życząc pomyślności i sukcesu w 2020 roku. Poważanie Stanisław Gruber. Także gratulujemy. Nie wiem, co konkursy, każdy wie, o co chodzi. Świętokrzyska Izba Rolnicza. Stosowny na artykułowie ustawy 2 ust. z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przekazuję załączony do celu zaopiniowania wniosek Rady Administracyjnej w sprawie zaliczenia administracji do trzeciego okręgu podatkowego. Załączony wniosek. W odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2019 roku Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w tych pozytywnie opiniuje wniosek Rady Administracyjnej w sprawie zaliczenia administracji do trzeciego okręgu podatkowego. W przedstawionym dokumentu wynika, iż gmina Strawczyn spełniła wszystkie warunki, o których mowa w artykule 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. W szczególności z przedstawionego przez gminę wyliczenia nie dojdzie do zmniejszenia się liczby hektarów wyliczeniowych o więcej niż 1,5% w skali województwa w przypadku zaliczenia administracji do trzeciego okręgu podatkowego. Z powyższych względów opinia Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach jest pozytywna. Poważaniu prezes zarządu Stanisław Stanik. No i jak wszystko dobrze pójdzie, to na sesji kulturowej w Sejmie. Dziękuję wszystkim za wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Inwestycji i Komisji Rewizji.